tutaj Robinie. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. I can feel your energy from two planets away. I got my drink, I got dzień dobry. My music, I will share it, but today I'm getting. Bitch, don't kill my vibe. 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 Look inside of my soul and you can find gold in me. Pierw ze mnie, idiotki. Przepraszamy cię. Odpalimy ci coś kurwa z tego filmu. Nie wiem, co byś chciał? Dyszkę. Wyjdź stąd! Tabuj! Przepraszamy cię! Jak? Nie, dobra, kurwa, naprawdę przepraszam cię! A jak to nie wyjdzie, to zamknij wyjścia, tak! No ja zostałem nowym współpracownikiem Batmana. Od dzisiaj jestem Robin. Siedziałem nad tym godzinę. Patrzcie, porównanie. Jeszcze maskę mam maskę, spokojnie, patrzcie. O, no. Witaj, Robinie. Gdzie zgubiłeś swojego tatusia, Batmana? Wraca. Skąd wraca? Z Włoch. Nie jest źle z tym, że jesteś jego przydopasem? A kim jestem po lewo? Że robisz lada Batmanowi? Aquaman. A co się prujesz, klapkuje? Ten po lewej, przedstaw się. On mojej lewej. Flash. Najszybszy w galaktyce. Tak, to właśnie nas wezwano, aby chronić to pokolone miasto. Pełne przestępczości, debili. To wygląda jak kurwa przestawienie w szkole, ale w szkole dla takich innych. Wzywaj lepiej Batmana, bo czeka nas dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia. Batman wezwany. Dobra, muszę jechać do fryzjera. Przemalować. Jedziemy. Nie ma czasu, chłopaki. Liga z***ów. Chcę się o was, mówię. No wiadomo. No, bo to jest super. A to ja wiem, że my na 18.45 mniej więcej jesteśmy ustawieni z ekipą AOD bodajże, a my przyjedziemy w strojach super bohaterów i będziemy ich pouczać. Jakby nie patrzeć, to przestępcy. Aquaman robił. No był tym. Celem wód. O, to ja lubię wódę. No oni na lotnisku chyba się rozbili. Doktorek? No on się poszedł przebrać. Na autostradzie po drodze. Poczekaj, dzwonię do doktorka, żeby już się przygotował. Halo? A? Jedziemy po Batmana. Dobra, no ja się przebiorę, dajcie mi chwilę. To my będziemy w takim stroju dzisiaj ludzi dalać jak coś. Cały dzień będziemy w tym latać. Ty, a wy wkładaliście jakieś fiuty do mordy tym chłopom z AOD wczoraj? Imię nie było? Znaczy, no był plan, ale nie do końca. No ale włożyliście fiuta im do mordy, czy nie? Nie. Nikt nie ma fiuta w mordzie. No to dziwne, bo młody na wakacjach jest. Wiem. To nie był te z AOD? Batmanie! Robin na miejscu! Robin! Super! To ja! Co? Co? Co mam robić? Lachy! I to by się coś chyba po***o, że jeden ci loda robił, i po to się przebierałem cały... Człownikiem jesteś moim podwładnym. Robisz z posmakiem, jeszcze się oblizujesz albo wypierasz. Mogę cię zastąpić. To ja nie chcę być już Robinem, kim mogę być jeszcze? To śmieci. To już jestem. Możesz być Aquamanem ze stwardnieniem rozsianym. Zaraz! Co tu robi ten cwaniak? Co? Ten Superman, skurczyn. Batmanie, czas się pogodzić. Co pogodzić? Czas dojść do porozumienia. Koniec z bifu między nami, rozumiesz?
A czemu masz taką mordę dziwną? A czemu ty jesteś dziwny? Nie jestem dziwny, normalny jestem. dzień dobry, Batman miał wypadek. Dzień dobry, Rezu, Batman. Tak. Co się, Batmanie, stało? Przecież jesteś niezniszczalny. No tak, niezniszczalny, ale dopadła mnie ta cholerna choroba. Jaka choroba? Stulejka. A, to na stulejkę nic nie pomogę. Ale po... mogę pomóc na inne dolegliwości. Ja też potrzebuję, panie medyku, ja też potrzebuję. Też potrzebuję, Superman. Ja też. Super. Robin też potrzebuje. Super. Dzięki. Który to Robin? Ja. No i który? No ja. Jest... trochę starek nie wygląda jak Robin. No mówię, nie wygląda. Ja jestem Aquamanem. No ty wyglądasz jak Aquaman. Dobra, jedziemy, bo maski nie mam, Chodźcie, jedziemy. Mówiłem, że wyglądam jak Aquaman. To nie jest potok? Ja mam. Można zajebać z blatu kamy? Dobra, gotówka. Przepraszam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan się jak nazywa? Co to przestępca? Bob Marley? To pan Bob Marley ze mną pojedzie. Nie. Pan Bob Marley z nami pojedzie na rozmówkę. Siadać, siadać. Być pracownik, nie ma pracownika. Ej, tu Lipan. Co tam? Dzień dobry, panie Bob. Panie Makatusin. Tak? Minęły 2 tygodnie, odkąd miał pan spłacić 300 tysięcy ze swoimi kolegami. Gdzie są te pieniądze? No właśnie robotę prawie znalazłem. Prawie. A poza tym mi nie jest potrzebna robota, tylko pieniądze. Stój, Robinie! Jakiego... Ja pierdolę, jak to są... się po raz kolejny. Trzeba się pogodzić, koniec tego. Skąd masz te blizny? To z bólu. Jak z bólu? Z bólu, no bo... ja ciężko przeżywam i... muszę sobie robić krzywdę. Potok nam auto zajebał. Ej! No nie, no jeszcze potok nam, nie dość, że leci nam 300 koła, to jeszcze furę zapierdolił. Dobra, to jedziemy na panidle. Dobra, stop. Teraz, jak pogodzić się? Trzeba połączyć siły z Jokerem, bo on jest śmieszny i robi tak. Joker. My potrzebujemy śmiesznych ludzi, bo ja jestem poważny. No dobra. Nie będziemy cię bić jak twój ojciec, ani ci robić blizny jak twój ojciec, ani nie będziemy cię wykorzystywać w różny sposób jak twój ojciec. A czy to trzecie może zostać, bo ja w sumie lubię... No może, ale to musisz się z Robinem dogadać, kiedy zmienicie warty, bo no na dobra. Początku to my go. A, dobra, jakie jest nasze pierwsze zadanie, drużyno? Pierwsze zadanie? To jest kurwa... Biegniemy... Biegniemy na garaż, odzyskać furę. Jazda, garaż, tempo. Nie był full zestaw schowku, ja wszystko mam przy sobie. Nie zrzuciłem do auta. Joker, źle biegniesz, musisz run. I my możemy robić fanfiki dobre. No, że Batman się w dupę ruchał, no. Trzeba zrobić jakieś... Trzeba pojechać na szpital, bo jaki... spadłem z dachu. Zaraz, poczekaj, bo jestem pewny, że potok pojechał od razu, kurwa, na rekrutację, żeby sobie zarobić w tej firmie. Sprzedawca? No jaki to jest syn kurwy? No chip z wirusem, musimy go oczyścić. A, no dobra. A co, ale to nie jest napad, tylko to jest... Po prostu idziemy do kolegów, wiesz? Zabieramy bogatym, dajemy biednym. Mhm. Ale to jak to tak? No normalnie przecież... Słuchajcie. Zabierać biednym i dawać bogatym. Ale to co biednemu zabierzesz? Godność? Odbieramy złym typom broń, wiesz? No. Dziewictwo. Radzę ci oddać samochód, dać się zabić, bo już się zabijamy. Słuchaj, więc teraz role się zmieniły. Teraz to nie ty naliczasz mnie, tylko ja naliczam ciebie. Więc tak,
Volt już jest ściągnięty. I teraz 300 koło papiera, jak chcesz odzyskać furę. Słucham? Volt już ściągnięty. I 300 koła, jak w ogóle chcesz furę zobaczyć. 300 koła papiera. Ja mam tobie zapłacić, tak? Tak mi. Nie pomyliło ci się coś troszkę? Nie, zamian na ról. Świetnie, to wiesz, że dojdzie do... W takim razie z zamiany ról przejdzie do przenosin. Chciałeś wydymać Freda, teraz Fred będzie ruchał po ciebie. I lepiej dobrze, kurwa, schowaj tego kłada tam. Bo se, kurwa, na grzybki nie pojeździsz już do lasu, frajerze jebany. Mam jeszcze jednego. To dwa. Dobra, nie mogę teraz rozmawiać, zabijam ludzi. Gotowi? Gotowi. Puszczaj. Jazda, jazda, jazda. Jeszcze jeden za tym. Bandyta na 12. Ja pierdolę. Nie wystawiamy rannych, dobijać. Bierzcie... No, Batman, a nie to Joker! Bierzcie betę, Batman siadaj! Dobra, dobra, a gdzie te reszta złych? Będą dalej. To, bo to jest grupa... Oni sta... Ja ci wytłumaczę, o co chodzi. Dostałem z... Los MC, mamy napierdalać losów. Mam problem z człowiekiem, który się nazywa Makatusin, ksywa operacyjna Potok. Leci nam na naszej firmie 300 tysięcy od kurwa... 3 tygodni, dwóch. Zajebał nam furę i zadzwonił do mnie, że się role odwróciły. Dałem kurwie szansę. Jechać. Mogę go zabić? Ściągnąć. Znaczy, może zabić nie, ale ściągnij z niego wszystko, co możesz. No ale nie ma nic! Nie ma nic, kurwa, nic! Gdzie to było? Zaraz ci oddzwonię, dobra? Dobra, dobra. Muszę się zastanowić. Mhm. Nie no, w tych leginach! Kurwa! Halo, halo, halo. Słuchaj, mam pomysł fajny. Mhm. Złap go. Weź się z nim do doju. Będą oczywiście osoby. I powiedz mu, powiedz tam komuś z doju, że po prostu ci wisi gotówkę, że wziął pożyczkę. I samochód, i żeby mu wystawili mandat, albo zajęli mu cały majątek, jaki ma. No dobra, dobra, to ogarnę. Dziękuję za pomoc. Zagadka jest taka. Stanowi 13%, aczkolwiek wpierdala za 50%. I to grubo ponad. Co to jest? Jajek? No nie, nie jajek. Siostra jajka? Blisko, blisko. Stara jajka. Stara jajka. 13%, a 50% wpierdala. Nieżywy stary jajka? Nie. Na siemiec. Nie. Nie topesz na zjeździe. Dobra, wieszcie furę, ja zjazdu i z Batmanem ogarnę wszystko. A to nasi. Ile zakład, że się nie będzie dał zacząć? Ja się pytałem po prostu. Nie, mówiłem do tego. Musi być. Jeżeli przyjeżdżamy z własnej inicjatywy, to proszę nie bierz. Ale to cię... Ja dlatego mówię, że to cię grzecznie proszę, żebyś mi niczego nie zabierał. Co tu się dzieje? Możesz mi oddać to? Oddaj to. Wziąłem, nie, on wziął. No i że jedziemy z własnej inicjatywy, to jeszcze zapierdolacie, no. Oddaj to. Co żeś jej zabrał? Co ty, kurwa, zabrałeś? Złoty pierścionek, chociaż. Żyjem do klopa. Oddaj jej pierścionek. Bądź honorowy. Draniu. Zimny. Jestem ciekawa, jak on mi to kurwa z palca ściągnął. Pewnie. No bo to Robin. Niech mi to odda. No, swój. O.
Ja pierdolę, nie wierzę. Oddaj, bo to zaręczynowy, a tak nie wolno. Z kim się zaręczyła? Pewnie jest chłopakiem, nie? No dobra, to Saszy, to napadamy, nie? Będziecie się kopcić? No i ze złotego zrobił się miedziany. Ja pierdolę. Czy to nie jest Helmut? Ej, to kroje w chuj! To kroje w chuj! Patrzcie, nie kapnie się! Nie, możesz kurwa oddać te naprawki? Czy przestać kurwa mi zabierać rzeczy? Oddawaj to. Nie rób ze mnie idiotki. To są twoi ogarnięci ludzie, tak? Ostatni kurwa raz, jak im... Pomagam w jakikolwiek sposób. Oddaj te wytrychy. Kurwa, młotek użyłam, wszystko mi zabiera, nie? Chyba kurwa sobie robisz tą kartą SIM. Oddaj tą kurwa kartę SIM. Czy ja te buty to jaki rozmiar? Możesz mi kurwa z łaski swojej oddać moje rzeczy, a nie kurwa zabrałeś mi dosłownie wszystko? I oddaj te pieniądze i ten telefon. Why so serious? Kurwa słabo mi już ze śmiechu. Zabieraj więcej, zabieraj. Chomiczek. Żaden chomiczek. Aczkolwiek tak, aczkolwiek nie. Pff, serduszko złamane. Tak nie możesz. Dlaczego? Bo tak nie możesz robić. O, mogę już zbierać. O kurwa. No i rozjebałem. Gada!
Dalny. Piotr kopa jej rzeczy, bo koleżanka mówi, że jej przykro i się głos łamie. No dobra. Nie będę taką kurwą. Ale naprawdę nie słyszałem, żeby się komuś głos łamał, kurwa, w Los Santos. Ja i tak chciałem tu wszystkie te fanty oddać, bo nie jestem pierdolnięty, żeby kogoś tak lutować. Ale kurwa, ten płacz mnie do tego namówił. Która to była jej karta? Te 8-6? Stój, bo my tu gadu. Ale zobaczcie, że tutaj na dwa fronty chyba leci, czy nie? Czy to nie jest szef policji? Przeglądnij wszystko, może mam siano wisi. Zajebisty pomysł. Dobrze, że mam takich kochanych widzów, kurwa. Ty, Amor, dawaj. Kręcę się za kłamanem. I weźcie się. Panowie są już gotowi i będziemy mogli już żyć. Stary, ja nie wiem, co to jest za typiara, nie? Ale wyobraź sobie to, że ja taką kopalnię, kurwa, znalazłem. Ona kręci z jakimś chłopem, jednocześnie, stary, z szefem policji. Szef policji, ja pisałem do szefa policji, że tęsknię za nim. Ja pierdolę, mam dość. Chłopie, ona stoi, coś tam popłakana gada, ja mówię, ale wiesz, że to chodzi o to, że jakbyś się nie wkurwiała na to, że ci zabiera, to by ci nic nie zabrał więcej. Ona, halo. Nie, jest po prostu przykro. Jest to tu czwarty no. Dzień. Jak możecie mi zabierać cokolwiek? Nie jest czwarty dzień, ma SMS-y z dwóch tygodni prawie. Powiedziała czwarty dzień. Kłamała. Ale frajerka bita. Stary, ja mam tak wyjebane w ten napad, że ze schuje. Kompletnie nie daję jebania o to, kurwa, czy ja ucieknę. Kurwa, bo się na SMS-ach skupiam. O, SMS. Panie funkcjonariuszu, no co pan robi? Gdzie U1? Gdzie U1? Nie U1. EU2. Ej, trzeba ci zrobić taką akcję? Zwołać danego chomiczka i zwołać, kurwa, szefa policji w jedno miejsce? Zrobić konfrontację taką, kurwa? O, to by była mocna akcja roleplayowa, ty! Czemu ja nie zajebałem RR-ki? Tak się wczułem w te SMS-y jebane, tak mnie zajawiły. Bicket? A to siadło. Co? Ej, no kurwa, to nie jest przesada 4, kurwa, te? Ej, nie wiem, co to jest za typiara, nie? Ale powiem ci, kurwa, mocny agent, w chuj. To jest wyszoko. Nie, przysięgam ci, się głos, kurwa, łamał, nie? Jak ty te rzeczy pozabierałeś. Jak słyszałem, no, ale wystarczy. My pomagamy i wy nam zabieracie. Ja tu jestem czwarty dzień z rzędu. Mam pomysł. Poddajmy szefa policji i wynegocjujmy utankowanie. Dobra. Za dwie minuty dostanę GPS-a na spotkanie, kurwa, z szefem policji. No skurwa jego mać. No zabiliście człowieka! Ej, pomóż mu teraz! Jo, ale pomagałem. Jo, pomogłem. Nie no, jedna została, a nie chuj. Tak, on... Zaraz się spotkamy z szefem po... Ej, nie było no tego auta! Nie było go! No skurwa jego mać! Auta z pizdy mi się pojawiają! Coś mi się psuje telefon. O kurwa. Oj, zdechło. Hunter, 5 złotych. Tigerek w końcu się nawrócił i poszedł z nika zwanego 5. Nie wyciągaj klamy jeszcze! Dobra. O! Ej, no kurwa, co gdzie. Stoi mi penis! Gdzie my biegniemy? Nie wiem.
Poddaj się, poddaj się! To moc Robina. Hej, mam pomysł. Wyślę GPS-a, kurwa, szefowi policji napiszę, żeby po mnie przyjechał. GPS, dobra. Zaraz, tu zaraz będzie ten, nie? Przyjechał ktoś. To nie szef policji? To nie szef policji? To nie szef policji? Objechał, objechał, patrz się. Objechał, to jest on. Zastrzegła kartę? Halo. Dałta, 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 dałta. Jak ty, czemu ty nie masz... Weź sobie, kurwa, kurwa miałem strój z tego, Supermana. Objeżdżę radiowóz. Przejedźmy tak na pełnej przez jubilera. Ty. Wiem, że krótki był na dachu. Na pewno. Wydaje mi się, że trzeba dojebać ten radiowóz, co objeżdża. Jest. Dobra, jest RIS. Siadło, to jest piękna fura, nie? Dawaj, 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 dawaj. Mamy przewagę. Tak zwany prawy. I on kurwa uciekać będzie, co za zjeb. Z dachu, dach. Czekaj, podjedź, podjedź pode mnie. Indygo byłby dumny w frajerze. Co jest? Co on kurwa zrobił? Propfixa wypierdolił? Jakbym wszedł se na to? Da się tu wejść na ten budynek? Nie mam bladego pojęcia. Gdzie jest last, a ja chcę stąd uciekać. I zebrać swoich. Jest, 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 mamy go. Upsi dupsi. Gdzie on kurwa pobiegł? On chyba będzie wchodził na ten dach. Klamka mi się zacięła! No nie wiem, kurwa! Czemu ten serwer jest tak s***ony, kurwa! Że po 7 miesiącach się dalej klamki zacinają, do kurwy nędzy! Albo ginie 3. Medyk! Czekam. Zaprzestaj tego. Przestaję tak mocno ściskać. Przestań. Pomóż mu teraz, albo będziesz miał dwie osoby na menu. Mnie, jego... Moja klamka, moja klamka! I oddaję cię mu broń. Zaczynamy normalny pościg. USP. Dla niego po prostu, na jakie auto? Tak, dla niego pościg. Jest tu to BMW, które tu było? Jest, powinno być. No to na te BMW, które tu jest. Przywieź mi tu BMW, ten gość w takim dziwnym kapeluszu. Ale co się stało? Poszczelili mnie, ale odbiła się od kamizelki, no, lekko, rana postrzała, syszcza, niepotrzebna ustalizacja. Nie wiem, co ja mówię, mówię losowe rzeczy już. No BMW, które tam było przy palmach. Którekolwiek na BMW, na pewno stoi to jakieś BMW. No on chce na to odjazd po prostu. Zerwanie się mówi. Dobra, jedzie ten Durango. No? Nie, mamy, ale wiesz co robić. Durango. Tak. S? Szybka naprawka.
Hej, mi zajebali mi kartę. Wybacz, okazuje się, że jakiś człowiek, który zabrał mi kartę, wpisał ten numer w miejscu numeru mojego partnera. Proszę wybaczyć niestosowną wiadomość powyżej. Pozdrawiam. Nic. co jeszcze mogę napisać takiego? Kurwy nie ze mną. Upsi dupsi. Halo? Gdzie jechać? Gdzie jechać? Jedź, Potok się z tobą zaraz kontaktuje, on ma moją BMW, on wam przesiadkę zrobi. Jak Potok? No Potok ma. On zaraz do siebie dzwoni. Halo? Halo? Halo, halo, jak sytuacja? Gdzie ta przesiadka? No ma przesiadkę, już ci gdzie psa daje. Dobra, dawaj, dawaj. Tam podjeżdż. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Zajebiste to wsiadanie. Jedź, jedź, jedź! A oni po łbach strzelają. Kurwa, prosto, Potok, debilu jebany, jedź! Pani mi opony! Pizda, 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 pizda. To co, jesteśmy kwita? Nie do końca. Przekonam ci klamę do łba. Wypierdalaj do tyłu. Trzech opon nie ma. Dobra, ja tu wysiadam. Dawaj, dawaj, rura. Ładuj się. No i nie to furka. Ja już jadę, stacja Mirror, stacja Mirror, ja już uciekłem. Dobra, już tam jadę, no. Jeszcze chyba. Janina Białystok, 5 zł. Pozdro. Dzień dobry. Gay Pride. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma pan gotóweczkę? Jaką gotówkę? Do zamówienia. Przecież ja mówiłem, że jeszcze nie ma nic ten. Że dopiero oni mają się zebrać i kontaktować ze mną. A kurwa, mówiłem, że coś nie tego jest do kurwy nędzy. Się chyba pośpieszyli. Okej, i tak to są tylko 3 zamówienia, więc ja je tam poukładałem jakby tak standardowo, jak jest na tym. Mhm. No to pieniądze no to dostarczymy, kurwa, no bo innej opcji nie ma. No, rozumiem. Dobra, no to my jedziemy. Po co Denis, a nie... Czemu oni do mnie nie dzwonili? O co teraz chodzi, kurwa? To nie jest z kartelu, chłop? Chodź, Dany, chodź. A? Siadaj. A to tu nie możemy? No niezbyt, nie chcę tu przy wszystkich rozmawiać. Spokojnie, nie martw się, chodź. Czekaj, ze słowem najpierw sobie dał to. Oho! Oho! Specjalnie wyjął RS7. Ej, tu się te kolorki zmieniać, widzicie? To też bym sobie pozmieniał. Dawaj. Mam. Dany, słuchaj. Niestety dostaliśmy takie informacje, a że jest Solidarność Plemników, no musieliśmy ci po tym powiedzieć. No. Kim jest dla ciebie Maddy? Partnerką, a co tam? A ile, jest, no. Ile jesteście razem? Nie wiem, z tydzień jakoś cały. Co napierdoli te 4 dni? No mówię nie cały, no. Mamy kurwa nieciekawe informacje dla ciebie. No bo nie tylko twoją partnerką jest. Czyją? No powiem ci tak. W tej całej układance jestem no. Ja, Denis, ty
i szef policji, Eric Smith. No i tak się złożyło, że dzisiaj dostałem jej kartę. Bo była u mnie na napadzie. No i zacząłem trzepać jej SMS-y. No i tam były SMS-y z tobą, to tam normalne. Ale nagle, kurwa, patrzę, poza moimi SMS-ami z Denisa jest jeszcze, kurwa, Eric Smith. I umawiała się z nim, kurwa, na jakieś spotkanie, jakieś jeżdżenie, coś tam. No to jest, że jestem detektywem, Podkręciłem trochę tego Smitha. I kurwa, szef policji, specjalnie dla niej, zszedł ze służby i chciał się umówić na pierdolone lody. Rozumiesz? To by miało sens. W takim razie, czemu kupił dzisiaj Chirona? Że co? Co? No kurwa, jesteś się kupował. Kto kupił Chirona? Tak, i teraz słuchaj tego, i ja byłem, ja byłem na napadzie i ja chciałem się z nim ustawić, żeby go zwinąć w ogóle, nie? I kurwa, dałem mu GPS-a obok mechanika i napisałem, że fura mi siadła i przyjechał Chiron. I właśnie się zastanawiałem, kto tym przyjechał. I on jak mnie zobaczył, to spierdolił od razu. Więc wiesz, sytuacja jest następująca, że my chcemy pomóc, a ja tej kurwy 01 to nie trawię jak chuj. A jak ja zobaczyłem, że tutaj się kręci, i wiesz, ja mu tam pisałem, że tęsknię za nim, i on od razu, tęsknisz? O! I kurwa, wiesz... No i wjebałem się bardzo dobrą sytuację. Dobra, to zróbmy tak, ciebie na razie odwieziemy, gdzie chcesz, na siłownię, czy gdzie tam byłeś. Garaż możesz nawet, nie? No bo garaż, a my się resztą się zajmiemy. Ja mam do ciebie kontakt dane, to będę się kontaktował, nie? Dobra. Dzień dobry. Dobry, co trzeba? Można pana prosić na dwór na sekundkę? Mamy do porozmawiania. Okej. Jedź. Co? To się kompletnie źle skończy. Chodźmy tam za ten. Zapraszam. Chodźcie, chłopaki. Co kurwa? Wygląda jakby ustawione było, kurwa, jakby event, fabułka, naprawdę. Tak, a co? No mamy chyba sprawę. Coś mi tu... Przyjechaliśmy do pana w sprawie pieniężnej. Od dzisiaj co tydzień będzie pan płacił 50 tysięcy dolarów za ochronę pana warsztatu. Aha. A mogę tutaj zawołać i jeszcze drugiego szefa? Tak, poproszę. Na szybciutko. Z 50 tysięcy mogę. No tak. To 50 tysięcy. A jutro przyjdziemy po drugie 50. O co tu chodzi? Mhm. No to dajcie mi numer konta. 93388. Biały, zostaw numer do siebie. W razie problemów będziesz się kontaktował z tym. Nie za chuj nie rozumiem skąd, czemu, jak? To, że ja? Tak. Nie. 2115. Co kurwa? Co tu się dzieje? Co tu się kurwa właśnie dzieje? No, jest też taka szansa. Tak naprawdę to jest fabuła, żeby pieniądze narespić, ale wy tego nie rozumiecie. Git. Co tu się kurwa dzieje? Kto tu siura? Jo. To nie jest... Ej... No nie wiem, tak wyszło. To nie jest... To nie jest ona? Dobra, lecę zacząć. To nie była... Nie, to nie była ona chyba, nie? Dobra, poszło. Jeszcze mam 900 ty, ja mogę wam sprzedać. Ja chętnie. Wyjazd z auta, wasza dwójka, wyjazd z auta. Nie, wyjazd z auta powiedziałem. Proszę cię. Wyjazd z auta! No, proszę cię. Nie próbuj odjeżdżać, wysiadaj. No proszę cię. Wysiadaj. Proszę cię. Nie ma opcji, wysiadaj, zastrzelę cię. Wyjebie ci kulę. Wysiadaj. Wysiadaj. A mogę auto chować? Nie, wysiadasz. No proszę. Wysiadasz! No nie, proszę. Trzy. Panie policjancie, pomocy. Dwa. Ebul, au. Wysiadaj.
Nie bij, proszę. No proszę, wypierdalaj! Cię. No proszę cię. Zajebię ci kolegę dla przykładu, nie będę się pierdolił. Nie, nie bij kolegi. Wysiadaj, nie, 3, kolegi. 2, nie, 1. Nie, nie, proszę. Nie bij, no nie strzelaj, nie strzelaj. Wysiadaj, powiedziałem. Ała, to nie ja. O, wysiadaj, powiedziałem. Proszę was. Wysiadaj. Dajcie mi furę odłożyć. Panowie policjanci, bicie. Daj mi furę odłożyć. Wypierdalasz z auta. Wszyscy, kurwa. Wypierdalacie z auta. Ale pojem. Drugi to samo. Kuj go, kuj go. Lewa, prawa. Wysiadaj. Poczekaj. Ale bez sensu zrobiliście, chłopaki. Zamknij mordę. Bez wszystko sensu. Z sensem. Straż schowek, straż mu schowek, straż mu schowek. Tam nic nie ma, tam jest karta. Bierz go, bierz go, bierz go. Do środka, do środka, do środka. Lipa jest chuj. Co jest lipa? Ej, poddali go. Stoisz, nie wychodzisz, nie wychodzisz. Muno, ty się w ogóle nie boisz! Nie no, boję się o swoje życie bardzo. No to nie wkurwiaj prezesa. Nie, 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 nie. Ja pierdolę. On musi coś mieć, on musi coś mieć. Nie, mnie poddali. Nie, daj spokój. Zrobi taką lipę teraz. Pogadać kurwa nie może. No. Bez kitu. Nie da się pogadać. Co? Powiedziałeś, żeby wchodził do środka. No. Poddali wam. Dobra, trzymajcie, 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 trzymajcie go. Czemu baba leży? Może najpierw jak sejf otworzyć. Dobra, lewce. Żeby poprosił samolot poszło, nie? Jest, jest samolot. Dzisiaj robimy samolot. O! 360 tysięcy! Jak myślicie, nauczyli się? Nauczyli się. Mam wrażenie, jakby akurat podlecieli. No nie, no nie będą chcieli raczej zrywać, chyba. Ale patrzcie ile sosu, kurwa. 550 tysięcy. Za Pacyfik, a ile było wcześniej? 300? 400 niecałe? Dobra, ale panowie z RS7? Tak? Generalnie mogę jedną osobę poprosić? Dobra. No i ognio. Piotrek, może jakiś skok? Biło się ona w ogóle, bo... O kurwa. Hello? Daleko są? Nie spodziewałem się słupa. Wypierdalił! Wyjebał, wyjebał, wyjebał. Jeszcze jeden, nie, jeszcze jeden jest. Daleko, daleko. No jak tu wjedzie, to już... Wie. Niemożliwe. Niemożliwe, kurwa. Misiu, piesiu, kochany nasz. No niemożliwe. Jeszcze 2 minuty. Nowy parking w przyjazdach. Punkt sztabowy. Dobra, co z naszymi? No chuj wie, kiedy ta beta się kopci, nie? Nie wiadomo, że już, ale ja chcę teraz na garaż. Co, jak wam idzie? Chowam becel, chowam kartę, możemy lecieć dalej. No patrzcie, ile sosiwa. Naprawiamy i wracamy. Tak, przemalować dawaj tylko. Halo. Free? Ta, free, free, a ty? No ja tak, a gdzie oni? Nie wiem, czy zaraz się dowiem. A to pierwsze stanowisko. Ej! A tu jest 02, tu jest 02. Zaraz się coś powiem. Niby zaraz. Dobra, można szybko naprawę? Tak, już widzę. No przecież to jest 01! Prędkość maksymalna mi też w sumie trochę odpowiada. Przyspieszenie jest jeszcze okej, ale też mogłoby się zmienić, nie? Dobra, luz. To już tam to te.
Dobra, mnie jego. Panie 01, ja mam do pana pytanie. Chcielibyśmy umówić spotkanie, normalne spotkanie, wraz z danym. Sprawy... Ła, kto to kurwa? Jakie spotkanie? No, dosyć ważne, bo tu sprawy romantyczne wchodzą w grę. Co to znaczy? A kim jest Maddie dla pana? Koleżanku, jeżeli się nie mylę. To jest. A nic więcej. Czy tu coś robisz, czy nie? Nie, to pan mnie zagadał. Mechanik, chodź tu. A co trzeba? No bo problem jest jeżeli taki... Jeżeli trzeba, to teraz pogadać można. Na boczek. No nie, to musiała być Maddie. Będzie Maddie, to porozmawiamy. Ja teraz muszę jechać, bo mam ważne rzeczy do roboty w życiu. Ile za tak Bugatti? W sensie ile dałem? Mhm. 6 milionów. Na pół chyba, nie? Co? Na pół. Czekaj chwilę. A to nie w twoim interesie. No ja wiem, że nie w moim, ale się mówię, że na pół. Nie rób siebie milionera, jakim nie jesteś. Pan nabija, jak pan tu siedzi. Już nabite. Już wszystko jest, chodź. Ale exposed, kurwa! Cześć, on to Bugatti 02 kupił na pół? To kurwa jak topór ze swoim kolegą Porsche. No dokładnie. I kurwa... Ej, bo jadę na randkę z Maddie, pojedziesz mi Bugatti. Nie, ja dzisiaj jadę ze starym na ryby. Muszę jechać Bugatti. Do kanałów jadę. Oni muszą wysiąść i po prostu wbiec do auta. Jeden w kanałach wysiądzie i zacznie do nich napierdalać, przytrzyma resztę, a reszta ucieknie. Dobra. Jest Helka, nie. Nie, bez sensu. Zaraz ten jajek będzie. Poczekaj, oni mogli pojechać na jakiś inny wyjazd. Którędy sam tu możesz wyjechać? Tak, tylko doktorek kurwa nie odbiera. Andrzej się miał poświęcić. On tu powinien wyjechać czysto teoretycznie, nie? Tutaj chyba powinni jechać. Dobrze mówię? To nie wyjeżdżaj od strony apsów funkcjonowych, bo tu policja stoi jedna. Dojebmy sego. No bo on tu stoi, ten jeden policjant, ale my mu, nie wiem, coś pokminimy. Poddaj się. Stop, podchodź, podchodzisz tu, kurwo! Trzy. Co ty odpierdalasz, przygłupie jebany? No ty też jesteś poddany, frajerze. Zdejmuj tę kolczatkę, dobra. Nie wiem. Jeszcze jeden pies jest tam. Idziemy. Trzymaj ich na razie, czekaj, bo Audiza musi wyjechać, kurwa. No tak, pilnuj ich. Dwóch tam jest psiaków. Wyjeżdżaj Audizą. Wyjeżdżaj, spierdolamy. Jestem Batman. Pakuj się. Co wy byście by ze mnie zrobili, kurwa? A co ty, kurwa, jebana mała, zrobiłeś? Przecież nic nie zrobiłeś. Powiedziałem, że jestem Batman. Co to zmieniło, kurwa? No dużo, teraz będę szukać Batmana, nie nas. To rzeczywiście, to zmieniło, kurwa, wszystko. Czekaj, kto tam uciekał? Andrzejek, to oni w ogóle ty nie... Ty jesteś? O! Dobra, to schowaj się gdzieś pod jakimś mostem, cokolwiek. No. Ja bym pojechał zobaczyć, czy możemy zacząć w ogóle... Ja wiesz w ogóle, że... Ej, o co chodzi, będzie... kurwa, z tym autem?! Oj, chuj. Dzień dobry. Dzień dobry, panu. Już zdejmuję maseczkę, bo tutaj byłem przepychać kominy. Pan mi powie, potrzebuję w kurwę szybkiej dwójki. Budżet, no co najmniej 4 miliony. Szybka w kurwę dwójka, no dobra. Pan od razu powie, jakie pan wyciąga, bo McLarenem już jeździłem, Chironem ja też pokażę, już jeździłem. Pan sobie zobacz. Tak, takie w kurwę szybkie. Czy Denis grał z nami na Five City? Grał chwilę, ale chyba nie grał dużo, bo mu się nie chciało. Viper jest? Dodge Viper?
Nie, nie, nie ma tego. O kurwa. Nie no, to jest jak na DRP. To po to, ja sobie wyciągnę BT, mam ją? Oczywiście, że mam. No jest lekką tam do mechanika, ale to wiadomo, nie? To pan to klepnie sobie na ten, nie? Na Luxury? I poszło? Nie, nie, nie mam. Sekunda. Teraz? Teraz spróbować. O, jest, poszło. Tak, teraz poszło. Teraz jeszcze papiery będziemy musieli wypełnić. No to wiadomo. No patrzcie, ten Jeep jest w chuj lepszy niż beta. Pan może sobie tak dodać? Pewnie, bo ja przez Globi. Globi Lons. Tak, to teraz pan sobie kliknie. Poszło. Powinno być. Dobra, i numer konta poproszę. 50676. Poszło. To wróćmy teraz tam na ten. Się przejadę od razu. A no, to jest na full tunie, czy jeszcze nie? Tak, na full tunie. No nie, no Jeep się dobrze. Chyba te światła są znowu rozjebane przez tą przyciemnianą szybę. No dobra, no to ja spokojnie, to ja sobie wrócę w niedzielę, jeszcze pieniędzy dozbieram, to dokupię coś lepszego. Dzień dobry. Witam, co tam? Co pani taka obładowana? Lubi pani techwear? Ta, no, co tam? Auto chciałbym sprzedać, Torosa. Jakie? Torosa? To, kurczę, czekaj. To jest kurwa strój żółwia. Ja na razie nie kupię, bo nie mam tyle siana. Ale to możesz na aplikacji tam się zapytać. A ile macie na ten moment? Bo ja to chcę po fajnej cenie puścić. To każdy jakby na swój ten zarabia, nie? No to, aha, to tak? Nie ma siana takiego ogólnego, tego komisowego. To ile masz? I twoim zadaniem będzie go opierdolić i ci będzie nas tego procent. No w sumie też niby tak można, no. No to jest genialny pomysł, sekunda. No może tak być, no. Kurwa, co jest z lerem? Też nie ma. Nie wiem, czy tego na garażu nie mam, przeparkujcie. No to tam spokojnie, się ogarnie. No masz chłopaka? A mam i co teraz? Nie masz, wahałaś się przy odpowiedzi. Nie no, co ty gadasz? Nie masz, jestem tego pewny, że nie masz. Zresztą chłopak nie... Może mam, może nie mam. Chłopak nie ściana, da się wjebać w... ścianę. Wsiane. Może pojedziemy na rodzinne życie? Pojedziemy do lasu? Na jeziorko? Nie, bo pamiętam, jak mi powinąłeś z komisu. Chciałeś prawlera kupić. Pamiętam to. No dobra, ale to było zlecenie. No, no hard feelings. Business no is business. Halo. Z kim rozmawiasz? Rozłącz się. Halo. Elo Hannes. Proszę kurwa. Epek mi się rozładował. Dobra, chuj z nią, jedziemy. Znaczy, trzymaj się. Ty. Kryminalny wjazd to jest, zobacz. Jazda, pomagamy potokowi. O, jak czyszczę kurwę. Siema, poddaj się. Jak wiem... Leży. Dziękuję za uratowanie, chłopaki. Luźno potok, jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Weźmy szybko szpital. Potokat są zjeby. Weźmy Andrzej, Denis, jazda, róbcie co macie robić z nimi. Szybko, spierdalaj stąd. Kurwa, data wydania? 7 kurwa kwietnia. O co chodzi? O chuj chodzi. Czemu ja nie mogę tego wycofać? Znaczy wyciągnąć w takim razie. Dzień dobry, można prosić kogoś, kto może holować furki? O co chodzi? No chciałbym odholować z policyjnego samochód i odzyskać mój rewolwer. Oczywiście, oczekuj. Ej, te shadery NVN-owe jakieś żółte się takie zrobiły trochę, nie? Spoko, policja, weź go do ekipy. Jakiś pan przyszedł i chce odzyskać jakiś swój rewolwer. Jest w szafce dowodowej pod moim SSN-em 33. Pani Vanessa Sullivan powiedziała, że mogę odzyskać, bo to było przed 4 miesięcy. Oczekuj. I do tego jeszcze mój charter jest na policyjny. Nie znam powodu, WPRZD blachy. Jest on od kwietnia, a mamy no kurwa lipiec. No dobrze, zarejadę, wszystko się wyjaśni. Pewnie. Kobiecie się chyba nudzi. Jakiej kobiecie?
tamta, co mi driftuje przez komendę. Wyjebać jej? Nie. Jak biegniesz? Mani draja, bo się poślizgniesz. Wszystko dobra. Ja takie pytanie do pani. Pani się nudzi? No. No to wyjazd mi stąd. Ale co ci przeszkadza? Zobacz, jakie ładne wzorki macie teraz. Ty patusiaro, ty się z innym już ustawiłaś. Byłaś ze mną umówiona. No, normalnie, jestem obrotna. Szlałbym jesteś. Zawiodłem się, szlałbym. Zawiodłem się na tobie. Czekaj, bo trzeci do mnie dzwoni. No kurwa mać! Dzień dobry. Dobry. Cześć. Pięknie, aby ci tam robić, marszał. Dzień dobry. O, dzień dobry, pan Purka. A, dzień dobry, ja po rewolwer przyszedłem. To pan pyta, że pan jest w temacie. Ten rewolwer powinien został zaspawany. No. Tak, panowie, wydajcie mu ten rewolwer. Sergiej, ja się ciekawości pytam, czym pyta się dopiero. No bo nie miałem czasu, nie po drodze była komenda. Ty też. No dobra, czekaj chwilę. Ty, ale coś za... Nie za dużo coś jednostek? Co tam, marszał? Mógłbym pański jest sen? Kurwa. 33. Poczekaj, nic nie mów. Dzień dobry. No kurwa, Reynolds, nie idzie. Dzień dobry. Rina, zostaw go. Ale go nie biorę nigdzie go, tylko chcę go odwiązać. Co ta patusiara robi? Nie mów, że ma nie ma. Czy w jakiejś sprawie? Proszę mnie puścić, na momencie. Kurwa, nie ciebie chciałam podnieść, no. Pary. Tam. No i kurwa uciek. Dobra, weź już tamtego. Ale on jest pierdolnięta ostro. Jak tam, panie Purker, te ruchy? A dobrze, dobrze. Dzień dobry. Ja aktualnie... No powiem panu, że dzisiaj biznes zarobił, no sporo. No to się cieszę. Zarobiliśmy, ze 4 miliony. No to gratuluję. Owen Kloss dał nam 4 miliony za darmo i powiedział, że nie ma lepszych ludzi w tym mieście niż ja. I dał mi 4 miliony. No to chodź, pozwiedzamy sobie komendę. Pan się w tym momencie zatrzyma, stoi pod ścianą. O, ja tu jest toaleta, Nie, zapraszam, tam wyjdzie syci. O co chodzi? Tylko wysikam się tylko, Nie, tyłem do mnie. Idę sikać, muszę się wysikać. Wychodzisz. W celi będziesz miał. Wyjdźmy sobie. Trzy. Siur. Wkładam Risowi fiuta w pysk. A ja go wyciągam i cię zakuwam. Czasem trzeba poprawić. Odejdź. Dzień dobry. Odejdź. Ale proszę pana, nie... Co kurwa? Oczekuj. No w tym momencie sobie już kurwa żartuję. Tej za dużo tej zerów! Odjebaliście manialne. Odejdź mi stąd. Teraz go biorę stąd. Nie no, puść mnie kurwa, albo spokój, chuj w to, daj mnie do nich, dobra, normalnie. Dobra. No, przestań mnie podnosić, no odejdź mi. Tak, uspokój się człowieku. Bo te apteczki kurwa, apteczki, umieram! No, wiem! Dobra, wytłumaczy mi ktoś, co, jak coś do czego to doszło, że on jest nieprzytomny. Nie mam pojęcia. Jaki nieprzytomny? Kto powiedział, że jestem nieprzytomny? No ktoś powiedział, że jesteś nieprzytomny. Przecież ja normalnie leżę. Pomóżcie mi wstać, kurwa, no. Dobra, już. Mhm. Nic mu nie jest. Proszę. Pan stoi z rączkami. Lewa, prawa. Dociskam cię kolanem. No i chuj, szachmat, kurwysynu. Odjedź. Za szybko. Dzień dobry. Biorę cię pod pachę, zapraszam. To ja sam pójdę, pan puści, spokojnie. 6-8 dekup, skrój się rąk pierwszego stopnia. Ej, ale teraz będą musieli rozkuwać w celi, nie ma opcji, że nie rozkują cię w celi. O Boż, nie?
Nowa prawa. Do C. Idźmy tam. Jak? Jest rozkuty. No ale jest w całej to posła, mam go zakuwać, no ry. Słucham, o co chodzi panowie? I ktoś mnie rozkuje? Jak najbardziej, już proszę oczekiwać. No ty chyba z chuja spadłeś, frajerze jebany. Ubezpieczeń. Russell. Co? Ubezpieczeń. Ubezpieczeń, ubezpieczeń. Już nie wiem. Dobrze, w takim razie... Ty kurwo. Pańska już taką. Próba odbicia, usiłowanie zabójstwa, ucieczka z LSPD, porwanie, porwanie, usiłowanie zabójstwa. Wyrok to $8200 na 130 miesięcy. Z jakiegoś prawa chce pan skorzystać? Świetnie, chcę uzyskać tak, chargera przy okazji, rewolwer w końcu, żeby był w szafce więziennej i 100 telefonów chcę skorzystać. Sprawa do telefonu, tak? Mhm. Dobrze, pan podejdzie pod ścianę, nie rusza się, ja pan dam telefon. Pański telefon leży na ziemi. Jestem na celi, konwój chcę wziąć. 130 konwój? Miesięcy, no. 130 miesięcy. Dobra, już się coś ogarnie. Super. Na spoko. Tyłem do mnie. No gdzie? Nie ten refleks, dziadzia! Elo, elo. Na drzwiach, o ty. O kurwa. Nie do mnie, kurwa. Dobra, no. Kolejny. Zakuwaj. Ryżu, masz te CC? Uwielbiam plastelinę. Ile jestem? Nie no, 104 minuty to też jednak. Ty, co to jest za trasa? Co to kurwa jest za trasa? Co to jest za trasa pod prąd? Co to za debil wymyślił? Jak nie powiem wysiadaj, to nie wysiadaj. Ty. To nie ode mnie. Zostać? Debile. Ale zjebali. Ja stawiam, że policja to wygra. I czajcie jak ja... I patrzcie. Byłbym na tym konwoju, robię kurwa tam objazdówkę. Tam o, i kurwa ja w plecy zabijam 10, automat nie? Automat ze strony napastników? Nie. Gdzie jest moja długa? W dupie pała. No nie zapowiada się, żeby nasi to wygrali. A se dzisiaj kurczaka z serem zrobię. No, sosem serowym. To kto pytał śmieci? Powinniście powiedzieć super, smacznego. Bo ta policja gra na coś... Ja pierdolę, jakby któryś był mądry z nich, objechał kurwa to całe i wjebał się od pleców, tak by wyczyścił, a oni kurwa ustawili się w tak zjebanym miejscu. Patrz, jakie oni plecy mają całe, kurwa, czyste! Przecież ta policja ich zgniecie. Ale dobra, to i tak dobrze, bo chcę siedzieć. Ja mam taką kamerę.
Jeden policjant leży. Dopiero. Na górce jest dwóch psiaków. Tu jest dwóch. Ale pojedynek, leży psiak. Mamy jeszcze ich na górce. Górka, dużo górka, psy górka. Schowaj się za więziarką. Uważaj, górka, plecy macie, kurwa. Siema. Na górce macie... Skąd wy macie... Chowaj za górkę, za górkę, za górkę, uważaj. Spierdalajcie. Poczekaj, ja cię wezmę. Podjedź beton. Osłanie, czekaj. Niezły odrzut z psipy. Leżą? Wyjebał ich. Dobra. Napierdalali do mnie, kurwa. Chyba wszystko. To wszyscy są. Dobra, do fur. Szukajcie, macie psiaków z długą? Ładnie, panowie, dobrze, ładnie. Dobrze. Kurwa, 2-4. Bierzcie policjantów, a i ten, mamy na szpital. Policjantów zbieraj. Dobra, zawijka. Ja kurwa wyszedłem sobie więźniarki, Denis mnie rozkuwa. A oni zaczęli do mnie napierdalać od razu. No zoba. Masz zaprawkę? Dla was kurwy nie. No dobra, teraz mnie troszkę poniosą, muszę uciec, bo mnie najebią. Denis, gonią mnie z K1! Co? Gdzie jesteście? Gonią mnie! Jakieś chłopy! Jedź prosto. Jadę w stronę SK1, jadę ten wiadukt. Dobra, no my tu jesteśmy. Wjazd! Oooo! Endeho! Są oni, to jest ta ekipa.
Ty, bo tu naprawdę jakąś siekę tu rozpętałem. Do kogo oni? Do kogo oni strzelają? Czemu ja nie wiem, do kogo, z kim? Kurwa. Raz, dwa, trzy. Czterech. Nie zabrał mi nic. Ale cztery kartelowe kałachy na minus. Uj, uj, uj.